Ahoj, korposzczury! Kłaniam się wszystkim zabieganym, zapracowanym i przemęczonym. Zapraszam na chwilę oddechu, czyli kolejny odcinek podcastu realizowanego we współpracy z marką Purella Superfoods. Pogadajmy o super życiu. Dziś, proszę Państwa, marzenie wielu. A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? O przeciwwadze do szalonego życia w ciągłym pędzie pogadam z Natalią Sosin-Krosnowską. A zatem, zgodnie z zapowiedzią, jest już ze mną Natalia Sosin-Krosnowska. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry. Przyjechałaś, właśnie przyglądam się twemu obuwiu, bo zastanawiałem się, czy będą to szpilki, czy gumiaki. A tu eleganckie obuwie samochodowe, jednak. Co lubisz nosić na co dzień? Powiem ci, że ja najbardziej lubię na co dzień chodzić boso. Och, bo uwielbiam. To jest dopiero kontakt ze światem. To jest kontakt ze światem i Precz z podeszwami! Dla mnie to jest w ogóle bardzo miłe. Teraz się zrobiła modna taka, taka kwestia jak uziemianie. Wszyscy mówią, że to jest takie uziemianie. Chociaż zabawne, że jest to dosłownie uziemianie. Działa tak jak piorunochron, czyli łączymy się z ziemią i nadmiar jonów naładowanych dodatnio do tej ziemi oddajemy, a przejmujemy dobre dla nas jony naładowane ujemnie. I faktycznie tak jest. Natomiast sam kontakt z ziemią, to, że chodzisz po ciepłym błotku, jak popada deszcz, albo po ściętej trawie, która robi ci taką akupresurę dla stóp. Kocham położyć się na rozbzykanej łące. Ale w ogóle jak sobie wyobrazisz nawet ten moment, że wchodzisz bosymi stopami na mięciutką koniczynę. Widzę to. Albo kładziesz się w szumiącej trawie pełnej pachnących kwiatów i bzyczących pszczół. Czujesz? Czuję to. No właśnie, to jest to, że kontakt z ziemią jest jednym z najtańszych, najlepszych i najbardziej prozdrowotnych rzeczy, które możemy sobie zrobić. Jest tranquilizerem, przywraca nam równowagę, spokój i radość. Oczywiście, że tak. Natalio, rozmawiamy o legendarnych Bieszczadach dzisiaj, w które to od czasu do czasu każdy człowiek ma ochotę wyjechać, rzuciwszy uprzednio wszystko. Tak. To modny pomysł, jak zerwać z korpożyciem, z przemęczeniem, z wypaleniem. Jak mamy za dużo, to zdajemy sobie sprawę w pewnej chwili, że potrzebujemy mniej. I to mniej w naszym skojarzeniu to są właśnie Bieszczady. Ty poszłaś taką drogą w swoim życiu, czyli od bardzo zajętej korpo kobiety w szpilkach zawsze, jak się spodziewam, z kubkiem kawy pewnie z sieciówki, w szybkim aucie, które cię wiezie na ważne spotkanie. Tylko masz sekundę, żeby się przebrać z jednego spotkania na drugie. Kalendarz wypełniony. Żyłaś tak. Ha, ha. Przesadzam. Przesadziłeś trochę, tak. Ja nigdy, znaczy, może pracowałam przez jakiś czas w korporacji, bo w sumie wszystkie duże wydawnictwa to, no właśnie, to są korporacje, ale nigdy nie byłam tą dziewczyną, która pędzi w szpilkach, chociaż byłam osobą, kobietą, która musiała się ubierać ładnie do telewizji, musiała nosić te szpilki, musiała wyglądać. Zresztą te szpilki mi teraz zalegają w szafie i mam cały czas dylemat, czy już je wywalić, czy jeszcze potrzymać. A może chodzić w nich po łąkach? Nie wiem, to mogłyby być jako takie, wiesz, raki, że jak potrzebujesz się od razu sadzonki mogłabyś albo mogłabym właśnie pikować sadzonki. Ale na co dzień one mi się kompletnie nie przydają. Natomiast rzeczywiście moje życie było bardzo intensywne i bardzo stresujące. I ja nie tyle rzuciłam korpo i wyprowadziłam się w Bieszczady, co wróciłam do korzeni. Ja wróciłam do domu, w którym się wychowywałam i to było po prostu jakby po 20 latach dotknąć, wiesz, tej bazy. Przypomnieć i robić sobie, co jest w życiu najważniejsze. No ale to trzeba zatoczyć jakieś koło, zrobić jakąś życiową pętlę, narobić się, zmęczyć napoznawać, narozumieć. I wreszcie człowiek wraca właśnie albo do domu, albo tworzy sobie nową wersję takiego domu, który jest z jakichś przyczyn nieodtwarzalny, prawda? Tak. Czyli tutaj syndrom wypalenia to jest coś, co też ciebie dotknęło, czy tak ci przyszło objawienie, że to już czas do domu wracać? Ja myślę, że się złożyło kilka rzeczy. Po pierwsze, jakiś tam syndrom wypalenia. Po drugie, bardzo powszechne zjawisko, zatrzymajmy się trochę na tym syndromie wypalenia. I kobiety, i mężczyźni w rozmaitych stadiach swoich karier nagle mają
no coś, co albo mylnie nazywa się od razu grubo depresją, albo właśnie ten syndrom wypalenia być może jest taką trochę mniej hekatombiczną wizją tego, co się z nami dzieje, prawda? Że aj, wypaliłem się, potrzebuję oddechu, potrzebuję tych Bieszczad właśnie. Tak, i w ogóle wiesz co, to jest bardzo ciekawe, że powiedziałeś o tej depresji, dlatego że ja zaczęłam mieć bardzo różne dziwne objawy fizyczne. Strasznie się źle czułam, miałam problemy z kręgosłupem, miałam jakieś... Ze snem, zawroty głowy, duszności. I wszyscy lekarze mówili, o, może to depresja, może to nerwica. I ja mówiłam, ale skąd depresja? Przecież wszystko u mnie jest okej, wszystko jest w porządku. Mam super szpilki. Ale słuchaj... Dobre było to, że ja przede wszystkim mam bardzo silną intuicję, ufałam sobie i wiedziałam, że to jest coś z ciała. Mhm. Szukałam przez dobre pół roku, byłam po drodze u kilkunastu lekarzy. Przebadawszy się na wskroś, w ogóle rezonansy magnetyczne, diagnostyka w kierunku stwardnienia rozsianego, wszystko co tylko się da. I po drodze właśnie ci kolejni lekarze mówiący depresja, nerwica, proszę brać antydepresanty. A ja się uparłam, że to na pewno nie jest to, że ja znam siebie na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że to nie jest to. I okazało się, że ja mam tak skrajnie wypłukane wszystkie witaminy. Wszystkie zapomniałam się suplementować na przykład. Nie mam, że w ogóle w moich tkankach nie ma magnezu. Że moje neurony nie mają jak się ze sobą komunikować, bo nie mają magnezu i potasu. Ale co, przestałaś o siebie dbać, bo tak pędziłaś w sprawach? O co chodzi? Nie, wiesz co, złożyło się kilka rzeczy. Urodziłam dziecko. Cały czas pracowałam, bo stwierdziłam, że przecież jak to dziecko nie doprowadzi do tego, że ja będę miała jakieś, nie wiem, mniej aktywne życie zawodowe. Jestem Hello, w stanie career. Połączyć wszystko, być najlepszą mamą, która jest na 100%, najlepszą pracownicą, która jest na 100%, a do tego wszystkiego jeszcze trafiłam na, znaczy przyplątała mi się borelioza, a raczej podejrzenie boreliozy i trafiłam na lekarza, który był absolutnie opętany antybiotykami. I ten lekarz mnie tak nafaszerował tymi antybiotykami, że prawie mnie wysłał na tamten świat. Bo się okazało, że po prostu wyprał ze mnie wszystko, a jak wiemy już teraz, najwięcej serotoniny produkuje się w jelitach. I jakby tak mówi się, jelita to nasz drugi mózg. Tam się odbywa całe to życie, tam powstają najróżniejsze hormony. I przez to, że ja po prostu miałam kompletnie zmasakrowaną florę jelitową, to czułam się na różnych polach bardzo, bardzo, bardzo źle. Wielu ludzi nie ma pojęcia, że może mieć tego rodzaju problem. Oczywiście, że tak. Czyli objawy są też trudne do zdefiniowania, po prostu spadek formy. Spadek formy, zawroty głowy, to, że się czujesz nieswój. Ja myślę, że w ogóle bardzo dużo takich objawów teraz po covidowych to jest podobna sprawa, że masz wycieńczony organizm i ludzie sobie myślą, Jezu, w ogóle coś strasznego się ze mną dzieje, wchodzę na drugie piętro i mam zadyszkę, albo coś, co nigdy mnie nie stresowało, nagle powoduje u mnie kołatanie serca, albo, nie wiem, źle się czuję w zamkniętych pomieszczeniach, światło mnie razi, mnóstwo dziwnych rzeczy. I okazuje się, że to mogą być tak banalne rzeczy jak potas, magnez, witaminy. I myślę, że też my wszyscy bardzo często nie myślimy o tym, jak absolutnie kluczowe jest zdrowe odżywianie się. To od czego zaczęłaś, jak dostałaś tę diagnozę, że jesteś właśnie taka wyczerpana, że masz takie straszliwe organiczne niedobory podstawowych substancji, dzięki którym człowiek dobrze funkcjonuje? To co się robi w takim momencie? Pakujesz się w Bieszczady. Przede wszystkim pozwoliłam sobie na to, że przez pół roku ja będę priorytetem i dbanie o siebie będzie priorytetem. I że może być tak, że ten proces potrwa, bo my bardzo nie myślimy o tym, że łatwo się popsuć, a trudno się naprawić. Czy w takim razie mogę symbolicznie rozumieć tą ucieczkę w Bieszczady jako pozwolenie sobie na słabość? Tak. Super. Ja myślę, że to jest pozwolenie sobie na człowieczeństwo. Na to, że stwierdzasz, że nie jesteś jakimś nadczłowiekiem. Nie możesz być aktywny na każdym polu. Ja się w ogóle, chociaż było to straszliwie dla mnie trudne i takie dramatyczne doświadczenie, cieszę się, że to się wydarzyło, bo to był taki naprawdę bardzo silny kopniak, który spowodował, że ja musiałam położyć się wręcz w domu na pół roku z bardzo silną suplementacją, drzemkami w środku dnia,
wyjściami na kroplówki, bo miałam też wlewy magnezowe, żeby sobie poprawić te poziomy pierwiastków. Trzeba się, bo pilnie trzeba było interweniować. Trzeba było pilnie interweniować. I wiesz co, jak masz pół roku takie, że po prostu leżysz w domu, nawet nie masz siły oglądać jakichś seriali, masz bardzo dużo czasu na rozmyślanie. No jesteś w swoich Bieszczadach wtedy. To jesteś w swoich Bieszczadach i po prostu rzeczywistość cię zmusza do tego, żeby przemyśleć swoje życie. I ja najpierw oczywiście, zanim wiedziałam, co mi się dzieje, to się przestraszyłam, że umieram. Mhm. Moje dziecko będzie sierotą. W ogóle przerażająca myśl. Ale to a potem jak się okazało, że już nie umieram, to sobie pomyślałam, no dobra, ale co ze mną? Czy ja chcę dalej tak żyć? Czy ja chcę... Nadal być zajętą dziennikarką, robić program telewizyjny, tak, pisać dla wielu tytułów, jeździć jak szalona po świecie. Tak, tak, tak. Czy ja chcę to robić? Czy ja chcę mojego... Czy ja chcę się w ogóle obudzić się, mając 50 lat i stwierdzić, widywałam mojego męża tylko weekendami albo przez 2 godziny dziennie? W ogóle czy o tym moje życie ma być? I tu dotykamy, co jest w życiu najważniejsze. Jak często widywać męża? W życiu najważniejsza jest miłość. Spokój, oj, szczęście. Oj. Ja wiem, że to są takie truizmy i banały, dla ale... wielu to są zaskakujące informacje, bo wszyscy myślą, że hajs na przykład. Nie, w ogóle hajs jest na ostatnim miejscu. Posiadanie. I posiadanie też jest na ostatnim miejscu. Ja w ogóle się kieruję też taką maksymą, że to jest jakieś buddyjskie powiedzenie, które gdzieś tam przeczytałam, że kluczem do szczęścia nie jest to, żeby dążyć do posiadania tego wszystkiego, czego chcesz, tylko chcieć tego wszystkiego, co już masz. I jeżeli zastanowisz się głęboko nad tym, jak dużo masz, jak wiele masz powodów do tego, żeby być osobą szczęśliwą, jak bardzo to, że wstajesz rano i nic cię nie boli, twoja rodzina jest zdrowa, ktoś się do ciebie uśmiecha, masz pieska, którego możesz przytulić, masz dach nad głową. Masz poziomki, co ci owocują na balkonie. Na przykład, albo masz fajne mieszkanie, do którego ładnie wpada światło. Wiesz, to po prostu, to nie musi być jakaś wymyślona Arkadia. My często w ogóle bezsensownie dążymy do spełniania kolejnych celów i to mogą być jakieś tam, nie wiem, progi, premie, poziom zarobków, ale może być też stwierdzenie, jak kupię sobie 100-metrowe mieszkanie, to będę szczęśliwa, a może jak się wyprowadzę na wieś, to będę szczęśliwa. A tak naprawdę szczęście można znaleźć wyłącznie w sobie i wyłącznie w docenianiu tego, jak ogromny kapitał każdy z nas dostał na starcie. Mhm. Bo każdy ten kapitał ma. I ja w to naprawdę głęboko wierzę, że szczęście jest po prostu w takiej dobrej, fajnej codzienności, bo ekstra wydarzenia to są jakieś fajerwerki na tym naszym timeline'ie. Tak. Natomiast szczęśliwa codzienność to, że kładziesz się codziennie wieczorem i nie masz głowy zawalonej tym wszystkim, co musisz zrobić następnego dnia. No to dobra, jest szczęście. No dobra, tylko wiesz, z tego szczęścia i patrzenia sobie w oczy i spijania z dzióbków nawet, że zażartuję, to chleba nie ma. No. I człowiek nie może często w swoim życiu podjąć takiej decyzji o tym, że rzuca wszystko i robi te już symbolicznie rozumiane przez nas Bieszczady w swoim życiu, bo przecież musi rano wstać i iść do pracy i tak naprawdę przytłacza nas ilość obowiązków i kierat codziennych. I wiesz, taki luksus, dobra, to ja się położę na pół roku i będę się zajmować sobą, dla niektórych brzmi nieprawdopodobnie. Tak. I powiem ci, to jest coś takiego, o czym ja bardzo dużo myślałam właśnie jak chorowałam, bo tężyczka, bo tak się nazywa to schorzenie, jest to coś jak anemia, tylko że z magnezem, a nie z żelazem, przecież dotyka najróżniejszych ludzi. I tak sobie pomyślałam, to jest w ogóle niesłychane, bo ja mogę sobie pozwolić na to, że się wyłączę na pół roku. To już jest luksus, że mogę sobie na to pozwolić. No właśnie, właśnie. Więc właśnie dlatego ja czasami, mówiąc o takich rzeczach, to nawet, wiesz, czuję się trochę, że to jest takie dawanie dobrych rad i opowiadanie pięknych rzeczy, a często ludzi najzwyczajniej na to nie stać, po prostu nie stać. Ale myślę, że każdy może sobie znaleźć coś, co daje mu szczęście. No właśnie. I jakiś tam zakres obowiązków, czy też rzeczy, z których może zrezygnować dla siebie. I dbanie o taki codzienny dobrostan na pewno jest o wiele lepsze niż planowanie tego, że będę teraz zasuwać przez 20 lat, odpożę pieniądze i wyjadę w te Bieszczady wykończony. Mhm. Czy takim symbolicznym wyjazdem w Bieszczady może być korzystanie ze swojego talentu? Ty jesteś dziennikarką, skończyłaś politologię, socjologię, a
Z tego co wiem, masz dosyć potężne inklinacje artystyczne, wielokrotnie dajesz temu wyraz i rysowanie, malowanie i wszelkie formy sztuki i ekspresji tego rodzaju są dla ciebie ważne, bliskie, są Bieszczadami. Tak, powiem ci, że ja na przykład bardzo intensywnie zaczęłam malować. Jak miałam, gonił mnie termin, musiałam napisać książkę. Aha, nie mogę pisać, bo maluję. W ramach relaksu malowałam, ale takich rzeczy są tysiące. To daj przykłady, jako osoba doświadczona w tej sprawie. Chodzenie na spacery. Tak. Wyłączanie się z internetu, bycie offline. Ach, to jest bardzo trudny trend. Już rozmawiałem z gośćmi naszej serii na temat mocy wyłączonego telefonu. To jest rzecz niesamowita. Niesamowita, wiesz, zrobisz sobie nawet jeden dzień i to jest taki relaks dla mózgu niesłychany. Picie ciepłej wody, w ogóle nawadnianie się, to też jest truizm, ale często o tym zapominamy. Ciepła woda wchodzi o wiele lepiej i rozluźnia i działa. Ale taką gołą pijesz? Tak. Ja dzień zaczynam od szklaneczki gorącej wody i przez cały dzień sobie popijam. W ogóle to też dzięki temu, że piję tą wodę ciepłą, to o wiele łatwiej jest mi wypić te 2 litry, które powinno się wypijać i ona zupełnie ogrzewa inaczej cię. Działa. Ogrzewa, rozluźnia, jest bardzo przyjemna. Mhm. Chodzenie boso, w ogóle jakikolwiek taki kontakt z ziemią, to może być chodzenie boso, jeżeli nie chcesz, nie lubisz, możesz sobie siąść na trawie w parku albo podotykać ziemi, grzebanie w ogródku. I tu kolejna ciekawostka, bo to jest coś takiego, co każdy ogrodnik ci powie, że grzebanie w ogródku daje szczęście i jest to naukowo udowodnione, ponieważ w glebie jest jakaś bakteria, która wnika do naszego organizmu przez nos i powoduje wydzielanie serotoniny. To najwspanialej jest regularnie przesadzać rośliny na przykład. Na przykład. Jak ktoś nie ma ogrodu, ale ma balkon, to chociażby zmianę aranżacji, żeby grzebać w tej ziemi, żeby sprawdzić, czy korzeniom nie trzeba większego naczynia i tak dalej, to też bardzo sprzyja, prawda? Tak. Taki kontakt z naturą wydaje się być banalny albo powierzchowny, ale to już jest dużo. Ale zanurzyć jest ręce dużo. W prawdziwej ziemi. Tak, poza tym wiesz, przebywanie w naturze i w ogóle prace takie ogrodowe, to jest jedna z takich aktywności, które pozwalają nam zanurzyć się w całości, wszystkimi zmysłami, ponieważ dotykasz tej ziemi, czujesz jej zapach, widzisz jak te roślinki rosną, możesz posmakować, jeżeli na przykład hodujesz sobie pomidorki, uprawiasz wszelkie pomidorki. Wszelkie rośliny jadalne. Wszelkie rośliny jadalne i tak dalej. Słyszysz dźwięki, bo na przykład siedzisz sobie na balkonie albo siedzisz w ogródku działkowym. To jest takie doświadczenie, w którym jesteś całościowo i które twój mózg wyłącza po prostu z tej gonitwy. Ale pozwól, że jeszcze wyeksploatowałbym bardziej wątek sztuki w życiu każdego człowieka, bo owszem, natura nie jest szczególnie sprawiedliwa i nierównomiernie rozdaje nam talenty, ale jestem przekonany, że każdy człowiek, jak dobrze pogrzebie w tym, co umie i w czym ma predyspozycje i zdolności, to odkryje w sobie jakieś predyspozycje do eksploatacji sztuki w życiu własnym, codziennym. Powiedz, jak bardzo jest to ważne, żeby stanąć przed sztalugą, żeby dobrać kolory obrazu. Ja myślę, że co to robi głowie i co to robi duszy? To robi duszy niesamowite szczęście. I ja uważam, że naprawdę każdy z nas ma talent. Co więcej, uważam, że te talenty są tłumione w procesie edukacji. Bo zobacz, jak masz dzieci w przedszkolu i zapytasz, kto umie śpiewać i rysować, każdy 3-latek powie ci, ja! Ale 7-latek już połowa powie. A 7-latek już połowa. A z 15-latków to 2 osoby podniosą rękę. Ale wiesz dlaczego? Bo pani na plastyce powiedziała, że brzydko rysujesz, a Kasia rysuje lepiej. Albo dostałeś 4 trójki Albo dostałeś 4 trójki ze śpiewania. No, to już więcej się nie wydrę. I się zamykasz w sobie. I w żaden sposób tego nie ćwiczysz, nie rozwijasz. A moim zdaniem każdy ma w sobie jakiś talent. Tylko trzeba uwolnić ekspresję. Ja myślę, że w ogóle jednym ze sposobów na to jest próbować. Patrzeć, co nam się podoba i po prostu nie bać się. To, że namalujemy jakiś krzywy bohomas, nie ma żadnego znaczenia, bo sam proces nadal będzie przyjemny. Naturalnie. To tak samo jak z bieganiem. Nie musisz od razu być ultramaratończykiem, żeby bieganie samo w sobie było dla ciebie przyjemne. Opowiadasz o mnie. Czy pływa. Tak, ja odkryłem stosunkowo niedawno tego rodzaju ruchu na 2 nogach szybki. Jestem oszołomiony, ile to wnosi. I potwierdzam absolutnie, jako niedawny grubas,
że to jest możliwe, by za pomocą ruchu wywołać gigantyczny wyładunek endorfin, serotoniny bezpośrednio przez nasz organizm. Prawda? No i to jest fascynujące dla osoby, która była kanapowcem całe życie i bardzo doceniam to, co ruch robi w człowieku. To jest niesamowite. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby się ruszać. Jednak no jakoś tam, jako ci niegdyś tyle mięśni, tyle ścięgien, przecież to jest szkoda. Tak, tak, no. Tak. Ale wiesz, i to jest właśnie tak uwarunkowane, że nasz mózg nagradza nas za wysiłek, a my tak. robimy o, wszystko, tak. żeby się nie wysilać. Bycie leniuszkiem, beznadziejny pomysł, strefy komfortu są po to, by z nich wychodzić. Tak. Tak. No, też niby banał, ale rozsiadamy się w naszych fotelach i rozkładamy na kanapach i zapominamy o tym, że obrastamy lenistwem w sposób no. arcykarygodny i takie prokrastynacje, czy w ogóle zaniechania takich rytuałów małych, jak no, gimnastyka, rozruchy poranne, albo wejdę na moje te dziewiąte piętro od czasu do czasu, mimo że winda nie jest zepsuta. Takie malusieńkie, codzienne, drobne rytuały sprawiają, że te Bieszczady nagle okazuje się, że mamy w domu. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle uważam, że to jest jakiś bardziej stan umysłu niż samo miejsce. Oczywiście miejsce też jest istotne o tyle, że nie ma tam zanieczyszczonego powietrza, nie ma tam tyle hałasu. Ja w ogóle zaczęłam też zgłębiać temat zanieczyszczenia światłem, bo jest kilka miejsc w Polsce. Są takie mapy nocnego nieba. I tam, gdzie to niebo rzeczywiście jest takie czarne, gdzie nie, nie docierają żadne światła cywilizacji, to jest niesamowite, jak wychodzisz na zewnątrz nocą i widzisz tak rozgwieżdżone niebo, jakiego nie widziałeś nigdy w życiu. Nie ma żadnego ziemskiego blasku. Nie, i nagle widzisz całą Drogę Mleczną i to wszystko jarzy się i świeci i jest niesamowite. Mm. Ale właśnie na tym polega też... Ale powiedziałaś o braku higieny światła w życiu codziennym, prawda? Że jesteśmy oślepieni przede wszystkim ekranami smartfonów, i tabletów, i komputerów, i reklamy telewizorów, wszędzie, i billboardów, tak. i wielkie formaty. I to wszystko atakuje nas straszliwie. I rzadko nasze oko ma święty spokój. Ciągle się w to coś oko świeci. Tak, 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 tak. A poza tym zobacz, jak idziesz miastem, to... Czy chcesz, czy nie, cały czas czytasz. Czytasz nazwy ulic, szyldy reklamowe. Znaki wszelkie. Wszelkie znaki. Hieroglify współczesne. I tak dalej, i tak dalej. Wracasz do domu i często już po prostu nie masz siły, nie masz ochoty wziąć książki. Mhm. A jak jesteś w zieleni, w naturze, to tego nie masz. Druga kwestia. Zwracałeś kiedyś uwagę na to, że w mieście nie widać horyzontu? No, że mieszkańcy najwyższych pięter mają ten luksus. Nie ma się gdzie rozpędzić. Tak, tak, tak. Jesteśmy obudowani. Tak. Mhm. A ja też myślę, że powinniśmy patrzeć w horyzont i patrzeć gdzieś w dal. To jest dla nas zdrowe i dobre. Albo za horyzont, jeśli się da. Ale... No, ale no, nie każdy może i nie każdy musi. I też nie każdy musi tego chcieć. Bo wiesz, ja mam często wrażenie, że jak się nie wie, o czym się marzy, to to są mrzonki, a nie marzenia. Jedna z bezwzględnie ważnych sugestii. Trzeba zrobić porządek we własnych marzeniach i uświadomić sobie, jakie one są i bardzo zacząć o nie dbać. Tak, tak. Bo tak, jak nie marzymy, to zdychamy szybciutko. Ja to też zauważyłem. Tak. Więc wracając jeszcze na chwilę do tego rozwoju artystycznego, no to jedną z dróg jest zastanowić się, co lubiłam robić jako dzieciak, czy jako nastolatek. I może spróbować do tego wrócić. Może pograć na tej gitarze. Może pośpiewać z kolegami. Albo celebrować ciszę i spokój. Albo celebrować ciszę i spokój i leżeć sobie z książką. A jeśli chodzi właśnie o te marzenia, bo marzenia to często, mam wrażenie, jawią nam się jako coś takiego wielkiego i wbujałego. I że marzenie to powinno być coś takiego wow. A fajne są takie małe marzenia. Że na przykład właśnie... Że jutro będzie słońce. Że jutro będzie słońce. Że pójdę sobie pobiegać. Że przebiegnę 5 kilometrów i będzie nie mi z tym dobrze. Płuc. Tak, tak, to jest cudowne doznanie, jak nam się kondycja poprawia. Tak. Prawda? I tutaj też nie ma co się zniechęcać. Również występuję w imieniu tej grupy, która się w życiu zaniedbała, że
ta kondycja poprawia nam się z wysiłku na wysiłek, że właściwie jeżeli tylko trzymamy się nawet nieszczególnie eksploatujących treningów, zaczynamy realnie od spacerów żółwia, ale spacerujemy niczym ten żółw wytrwale, to zauważamy progres i poprawę parametrów bardzo prędko. To nie trzeba miesięcy dreptać, żeby człowiek krócej dyszał po tym. Nie, nie. Tak. To wystarczy kilka takich rozruchów i już jesteśmy dotlenieni i nasz organizm już zaczyna nam dziękować. Tobie już twój organizm, rozumiem, dziękuję, bo w naszej rozmowie zaczęliśmy od tego kryzysu, od tego, że nagle zdałeś sobie sprawę, że czegoś jest za mało, że porozjeżdżały się właściwe proporcje codzienności. Dzisiaj nie miewasz już takich mielizn. Jesteś no, w tych swoich Bieszczadach tak często, jak chcesz. Tak, tak. No. Ja bardzo lubię moją codzienność. Ja uwielbiam swoje życie. To w ogóle uważam, że jest największa życiowa wygrana, lubić swoje życie i lubić swoją codzienność. I to nie jest arcytrudne, tylko wystarczy się zacząć o to starać i na to zwrócić uwagę i optymalizować rozmaite szczegóły. Tak, i ja też myślę, że nasza wyprowadzka i cała przemiana jest też taką historią może nie tyle dążenia do minimalizmu, tylko takiego minimalizmu, który się sam zadział. Bo nagle jesteś w takim miejscu i okazuje się, że właściwie niewiele potrzebujesz. No, tej ciepłej wody powiedziałaś. Tej ciepłej wody. Chociaż kulinarnie nie jestem usatysfakcjonowany jeszcze w naszej rozmowie, bo... A, to poczekaj, no. poczekaj. Bo to są w ogóle, to do tego zaraz dojdziemy, jakie są luksusy życia na wsi. Ale niewiele potrzebujesz. Nie masz też takiej potrzeby wynagradzania sobie tego harowania tym, że pójdziesz i zrobisz zakupy, albo tak, że sobie coś tam sprawisz, albo że pójdziesz do knajpy. Bo i tak tej knajpy nie ma. Chyba, że otworzysz własną małą. Ale słuchaj, luksusy życia na wsi to jest jedzenie. To jest dostęp. Bezpośrednio z krzaka przede wszystkim. Bezpośrednio tym się jaram. Z krzaka. Ja się tym jaram też codziennie, niesamowicie. Tak, to, tak, że ja właściwie mogę cały sezon przetrwać w sumie nie chodząc do sklepu. Znaczy, wiadomo, pójdę po ser na przykład, tak, albo ale to lepiej lokalnie do gospodyni obok na przykład, co akurat ma i zrobiła. Tak. I krowy są. My akurat mieszkamy w takim bez krów. Miejscu bez krów. Jest starsza pani, która ma krowę i już po prostu chyba trzymają krowę ze względu na babcię. O. I, ale można w związku z tym kupić mleko świeże, które jest niesamowite, rewelacyjne. Ma cudowny, słodki smak. Taki, wiesz, smak dzieciństwa, że pijesz to i masz takie, Boże, to jest smak dzieciństwa. Ale wiesz, to, że ja sobie wstaję rano, wstawiam owsiankę i idę do ogrodu, zrywam sobie maliny, porzeczki, że jak robię obiad, to idę po ogórki, pomidory, fasolkę szparagową, dynię, cukinię. W zasadzie, co chcę. Sam też proces siania tego wszystkiego, doglądania jest tak przyjemny. To jest w ogóle takie miłe. Tak, tak. Ja tak, chodzę, tak, wiesz, idę do szklarni. Mam wspaniałą szklarnię ze starych okien zbudowaną. Rozmawiam z moimi pomidorami. One przychodzę, bardzo żywiołowo reagują. One bardzo żywiołowo reagują. Mówienie do nich. Wchodzę do nich, mówię, cześć, dzień dobry, jak wam się spało? Wiesz, tak jak niektórzy, znaczy chyba wszyscy rozmawiają ze swoimi psami i kotami. Tak, ja też. No właśnie. No nie, no z pomidorami nie rozmawiałem, ale chyba tylko dlatego, że ich jeszcze nie hodowałem, wiesz? Najwyższa pora. Myślę, że gdybym zobaczył małe, czerwone kuleńki, bym się szczerze wzruszył i gadałbym do nich jak najęty. No właśnie, mówisz, jakie jesteście śliczne, jak jesteście już duże. I one wtedy zjedz mnie. Tak. No. Tak, ale właśnie o to chodzi, że w takim pomidorze, którego zerwałeś z krzaka, niesiesz do kuchni i kroisz sobie i zjadasz od razu, jest tyle życia. No. W porównaniu do takiego, który żywności przetworzonej. Wiesz, nawet niby ekologiczne, ale rozumiem, ale że w tym folii życiu poprzednim, tym takim zaganianym, tym jeszcze nie wybudzonym do tej takiej wyższej świadomości tego, co jest w życiu ważne, no to ty byłaś taka korpo w tym sensie, że szybkie żarcie, że siecióweczka, że przez okno podane jedzenie w drive'ach rozmaitych, uproszczenia, za ciebie robienia, gotowce, garmażerka, bywało, zakupy z takich rzeczy, że tylko otwórz, podgrzej, zjedz. Było? Bywało. Znaczy, muszę powiedzieć, że to się zmieniło, jak zaszłam w ciążę i zaczęłam dbać o odżywianie, ale wcześniej, no, to nie bardzo. Aha. Nie bardzo. Bywało tak, że po prostu żywiłam się tym, co znalazłam na stacji benzynowej.
I to nie to, że od razu radykalnie czułaś się fatalnie, czy roztyłaś się do granic możliwości, nie, nie. Ale to pomaleńku jednak bardzo rzutuje na to, w jakiej jesteśmy bardzo, formie. Bardzo, bardzo. To, co jemy, jak się odżywiamy, zresztą samo słowo odżywianie. Si. Życie. Tak, tak. Po to, by się nie skończyło ono. No. Się człowiek odżywia. Tak. I ja właściwie dopiero jak się rozchorowałam, zaczęłam zwracać na to uwagę. Naprawdę. Mm. Więc... Szlachetne zdrowie. Ten to się dowie. No. I właśnie widzisz, to też jest tak, że ja nie byłam, otyła. Właśnie miałam cały czas taką świadomość, że może kanapka ze stacji benzynowej nie jest zbyt zdrowa. Nie zaszkodzi mi, przecież świetnie wyglądam. Ale wiesz, wiedziałam, że ona nie jest zbyt zdrowa, więc myślałam, to może nie będę jej jeść, jem wafle ryżowe i banana, wiesz, i nagle się okazało, że ja po prostu niedużo jadłam, aha, to wszystko było takie, no byle jakie, po prostu byle jakie. Na waflach ryżowych i bananach tak, człowiek jednak nie pojedzie. Tak, a potem weekend i nadrabianie, ale aha, też na zasadzie takiej, że idziesz do knajpy i zjadasz hamburgera, tak, tak, fryty, tak, tak. I czujesz się źle. A człowiek tego nigdy na zapas nie zrobi, nigdy się na zapas nie naje. Zresztą, nigdy się nie wyśpi na zapas. Tak, tak, tak. Zresztą analogią pewną jest, którą też, która się pojawia w moich rozmowach o super życiu, jest analogia z samochodem, o który wielokrotnie dbamy bardziej niż o siebie, serwisujemy go w dobrym salonie, dajemy do detailingu, żeby lśnił i był fantastyczny, tak, żeby mruczał jak tygrys. I gdybyśmy tylko siebie traktowali tak jak samochody, to nasze ciała byłyby oszołomione. Tak. No, tak. Wiesz co, droga Natalio, tylko ja jestem trochę leniuszek i takie wyprawy w Bieszczady, no, muszą mnie przekonać znacznie większą ilością argumentów niż tym, że tam jest cisza i spokój. Co ja jeszcze zyskam, robiąc sobie w życiu takie Bieszczady na trochę albo dłużej? Wiesz, same Bieszczady moim zdaniem to są już trochę takim wyświechtanym hasłem. No, i pewnie. I muszę powiedzieć, że ja szczerze mówiąc nie przepadam za Bieszczadami. Co ty opowiadasz? Może nie przede za wszystkim samymi... tłumy. Tak, ale, ale żebyś wiedział. Zdarzyło nam się stać w korku w Bieszczadach, bo tam po prostu już wszyscy wyjeżdżają. I jest jeszcze druga bolączka i coś, co po prostu moim zdaniem zapaskudzi cały krajobraz Polski. No. Czyli małe domki na zgodę budowlaną. Tam, gdzie masz... Upstrzona natura nagle jest, tak, ludzkością. Tam, gdzie masz piękne widoki, piękne połoniny, łąki i tak dalej, ale dotyczy to też innych regionów Polski, masz po prostu naćkane małych domków na wynajem. Ach. Gdzie mogą przyjeżdżać ludzie i przyjeżdżają. I drą mordy na przykład, bo są na chwilę. I piją wódkę. Po prostu, bo wyjeżdżają tylko po to, żeby się napić w innym miejscu niż to nie jest super życie. To nie jest super życie. I pomyśl sobie, że wyprowadzasz się w takie miejsce i masz takich sąsiadów. Jakby aha, sąsiadujesz z osiedlem 12 małych domków, gdzie przyjeżdżają ludzie na wieczory kawalerskie. Oj, oj. No przecież to nic, tylko sobie w łeb strzelić. No, to jest bardzo precyzyjny jest wybór niezbędny, żeby się nie pomylić. I... Czyli może rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczad? Można. Wiesz, może na pewno nie wybierać takich miejsc, które są jakieś super popularne i atrakcyjne turystycznie. Mm. To jest ta myśl, bo ja na przykład już widziałam małe domki nawet u bram Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ua. No i myślisz sobie, Boże, jak? W ogóle kto na to pozwolił? Ale no co, no ma ktoś tam działkę, to się stawia. Bo czy ja sobie takie Bieszczady załatwię agroturystyką? Na przykład spędzając tydzień, czy weekend, czy ile mogę w takich warunkach właśnie rural, agricultural? Myślę, że większości ludzi wystarczy po prostu dobry, twardy reset, pojechanie na wakacje. Albo znalezienie, nie wiem, jak ktoś nie ma babci na wsi, to może ma jakichś znajomych, których może odwiedzać. Nie każdy musi od razu wywracać całe swoje życie, tak, do góry nogami. Kupować siedlisko na przykład. Kupować siedlisko i brać sobie, bo wiesz, to tak romantycznie wygląda, ale no, to jest zazwyczaj... Gumiaki. Bańka kredytu. No. I to nie jest tak, no bo przecież coś musisz sprzedać, żeby coś kupić. Tak. Nie mówimy chyba o sytuacji takiej, kiedy ktoś ma miliony wolne i akurat ma fantazję kupić sobie... Czwarty dom. Czwarty dom i to będzie akurat siedlisko na Warmii. Tylko jeśli chodzi o zwykłych ludzi, no to jest tak, że coś rzucasz, ale musisz mieć jednak pieniądze, żeby tam żyć. No właśnie, super właśnie jest teraz to, że świat się przyzwyczaił do pracy zdalnej. Więc myślę, że wiele takich miejsc i wiem, że wiele agroturystyk w ogóle tak w tym momencie działa, że możesz sobie wynająć agroturystykę na... Do pracy. Na kilka miesięcy. Oni wtedy zupełnie inne stawki dla ciebie stosują. Ktoś ci gotuje, ktoś ci sprząta, mieszkasz w super miejscu, możesz... Pisać książkę za książką. Na przykład. Cisza i spokój, albo, proszę pani. Tak jest. Albo sobie po prostu tam, nie wiem,
do 16 pracować, a potem iść na spacer. No. I to jest ekstra. Natomiast wydaje mi się, że właśnie, jak nie wiesz, o czym marzysz, to często to są mrzonki, a nie marzenia. Czyli tak. Jeżeli twoja wizja tego, jak wygląda życie na wsi, opiera się na tym, nie wiem, na tablicy, którą masz stworzoną na Pinterestie, albo na gazetkach i programach telewizyjnych. To nie rób tego. Tylko najpierw pojedź i spróbuj gdzieś pobyć, pomieszkać, pojechać tam w listopadzie, jak jest non-stop ciemno. I nie ma śniegu, tylko jest błoto. Trzeba poznać całą prawdę o życiu daleko od miasta. Tak, ale to myślę, że po prostu to jest tak jak z życiem w ogóle. To tak jakby ktoś zapytał, czy macierzyństwo to jest fajne doświadczenie. Nie wiem. Tak, nie wiem. Po prostu jest to kompletny roller coaster uczuć i bardzo kochasz swoje dziecko, ale masz ochotę je zamordować tego samego dnia. I to jest po prostu normalne. I tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. Więc często ta trawa wydaje nam się zieleńsza tam, gdzie nas nie ma, ale tam też są obowiązki, tam też są właśnie raty kredytu do spłacenia, tam też jest praca. I jeżeli na przykład ktoś chciałby się zdecydować na to, że wyprowadza się i prowadzi agroturystykę, to musi mieć w głowie, że to jest praca od rana do nocy z ludźmi. Właśnie. Musisz być na usługach, bo jest to praca w usługach, musisz być na usługach ludzi od godziny 6, kiedy wstajesz, żeby zacząć przygotowywać śniadanie, nieraz do północy. Kozy podoić. Wiesz, nawet jak nie masz tych kóz, no to wyobraź sobie, że... Jajka podebrać kurom. Na przykład. Albo pojechać nawet gdzieś zakupy zrobić, przygotować wszystko, posprzątać pokoje. Ktoś wieczorem chce sobie z tobą porozmawiać, albo na przykład ty robisz obiad dla tych ludzi, a 458 raz jesteś pytany o to, no jak to było, jak wyprowadziliście się na wieś? To jest mnóstwo takich rzeczy, no to jest praca po prostu, jak każda inna. No, Natalio, to przekonaj jeszcze mieszczucha do życia na wsi. Co tracę? Powiem ci tak, ja w ogóle uwielbiam to, że kładę się wieczorem i myślę o tym, że nic nade mną nie wisi. Ja nie muszę pędzić następnego dnia do pracy. Nie muszę się zderzać z tymi wszystkimi ludźmi w autobusie albo w metrze i też przejmować jakoś tego ich stresu i tego pędu. To poza tym super. Miasto alienuje cię nawet z rozentuzjazmowanego tłumu, tak, prawda? A wiejska, czy taka mniejsza rzeczywistość często jest wysycona jakąś cudowną społecznością, że sąsiadka jest ciekawa, gadatliwa i w ogóle bardzo życzliwa i właśnie ma cudowny twaróg i chętnie się nim dzieli, a tutaj inna sąsiadka piecze najwspanialsze chleby i często ma ich za dużo i w ogóle można zbudować sobie cudowne relacje z ludźmi w takim mniejszym świecie, prawda? Tak, ta społeczność jest bardzo, bardzo ważna. Dla mnie to było wzruszające, jak jeszcze tam nie mieszkałam, ale jest to mój dom rodzinny, była tam moja mama i tam na przykład zdarzało się, że jeżeli ona przez tydzień nie pojawiła się w sklepie, to właściciel sklepu przyjeżdżał zapytać, czy wszystko u niej w porządku, bo jej dawno pani Sosinowa, co się z panią dzieje? Dokładnie, przywiozłem pani śmietany. Dokładnie tak, po prostu. I właśnie to może być rozumiane jako wścibstwo, ale moim zdaniem to jest troska o drugiego człowieka. To, że jeżeli, tak jak kiedyś były żniwa, które się robiło wspólnie, okopywanie ziemniaków, które się robiło wspólnie, to cały czas jest tak, że jesteśmy jakąś wspólnotą i jeżeli komuś dzieje krzywda, to wszyscy lecą pomagać, wyciągać samochód z rowu, albo dla mnie w ogóle fantastyczne jest to, że moje dziecko ma takie dzieciństwo i takie życie, jakie ja mam w głowie jako idealne dzieciństwo. To znaczy, ma koleżankę Ninę, która mieszka przez łąkę od nas i on rano wstaje, zjada śniadanie i mówi tak, mamo, to ja lecę, pa! Pach, wybiega z domu. I biegnie przez łąkę. Biegnie przez łąkę. A oni mają całą swoją bandę, więc potem z tą Nidą idą jeszcze do innych dzieci. I jest taki moment, że nawet nie do końca wiadomo, gdzie te wszystkie dzieciaki są, ale wiadomo, że są gdzieś, gdzie ktoś się nimi zaopiekuje, daje im obiad. Ja wiem, że jak do nas, że jak ja gotuję obiad, to też zawsze trzeba ugotować więcej, dlatego, że nie wiadomo, czy nie wpadnie mi chmara dzieciaków i będą chciały zjeść właśnie kukurydzę wyjętą prosto z pieca. Tak, że placków jednak trzeba zawsze więcej dosmażyć. Tak, tak. Zaraz, kukurydza z pieca? Nie mogę się zatrzymać. Jak robisz kukurydzę z pieca? Słuchaj, to jest w ogóle moje odkrycie chyba z tamtego roku, że zamiast gotować kukurydzę, łamiesz ją na połóweczki, wkładasz do naczynia żaroodpornego, obkładasz masełkiem, solisz i wsadzasz do pieca na 190-200 stopni.
No jakieś 20-30 minut. Ale mogę obsypać też czym chcę. Możesz obsypać czy chcesz. Ja na przykład też obsypywałam parmezanem, ziołami, co mi tam, wiesz, fantazja podpowie. I ta kukurydza ma kompletnie inny smak niż taka wymoczona, wyjęta z wrzątku. Oż ty, skoncentrowana. Jest przepyszna, jest wspaniała. Właściwie, wiesz, ale wyobrażam sobie, że wiesz, w szczycie sezonu to brzmi bajecznie, ale takie zimowe Bieszczady to jest zupełnie inna bajka. Jest dużo trudniej w takich warunkach, no prawda? Oczywiście. Więc to też sezonowość tych Bieszczad w naszym życiu też jest ważna, prawda? Tak, ale... Że nagle trzeba rąbać drwa i grzać pomieszczenia i iść daleko po coś przez śnieg. I ta łąka latem, zimą jest bezkresem śniegu do przebrnięcia. Mm-hmm. Też trzeba o tym pamiętać. Tak, chociaż powiem ci, że jakbyś zapytał mojego męża, to on ci powie, że rąbanie to jest to samo, co bieganie. To wyzwala tak kosmiczne ilości endorfin i człowiek, jak jest zły, to idzie i po prostu przerąbie sobie tego drwa ileś tam metrów i od razu czuje się lepiej. No to muszę tego spróbować. Musisz, zapraszam serdecznie na rąbanie drewna. Macie trochę do porąbania? Mamy bardzo dużo drewna do porąbania, a na jesień pewnie będziemy też robili zwózkę tego, co się połamało w lesie, więc będzie jeszcze więcej do rąbania. Rąbanie drewna jest super. No w ogóle temat jest bardzo na czasie. Tak. Możemy zbierać chrust. Czyli zanim rzucimy się na sprzedaż wszystkiego i nabycie siedliska do remontu i potem prowadzenie agroturystyki dla wymagających gości, może zacznijmy od tego, żeby w końcu zdjąć buty. Tak, myślę, że małe kroki. A potem może się okazać, że się w tym rozsmakujemy i wyprowadzimy się w te Bieszczady. Tylko może niekoniecznie w Bieszczady. Doradzała państwu Natalia Sosin-Krosnowska. Po rozmowie z Natalią Sosin-Krosnowską nabrałem ochoty na kukurydziane cuda i wśród kukurydzianych silnych skojarzeń kulinarnych mam niewątpliwie atrakcyjną propozycję dla państwa. Oto krem z kukurydzy pieczonej. Zróbmy tak, jak doradzała Natalia, czyli kolby należy upiec z masełkiem i solą, a potem za pomocą ostrego noża ściąć wszystkie kukurydziane ziarenka prosto z wciąż twardej kolby. Takie ziarenka rzucam do rondelka, zalewam mlekiem kokosowym, całość doprawiam imbirem i kurkumą, gotuję jeszcze chwilę, po czym blenderem miksuję na gładko. Tak powstaje fantastyczny, wyrazisty, ostrawy i słodkawy jednocześnie krem z pieczonej kukurydzy, który na koniec posypuję delikatnie czarnuszką i podaję z grzankami. Napisy końcowe. Wystąpili Natalia Sosin-Krosnowska, Paweł Loroch. W pozostałych rolach kurkuma i czarnuszka. Reżyser dźwięku Fryderyk Hoang-Dong. Mecenas projektu Purella Superfoods. Producent wykonawczy Artcore. Po więcej informacji o Superfoods zapraszamy na www.purella.pl.